Są planowane zmiany, które wprowadzą dość dużą, powiedziałbym, rewolucję, jeżeli chodzi o pewne świadczenia. Parlament Europejski w tej chwili pracuje nad jednolitym urlopem ojcowskim, który będzie zwiększony do 2 miesięcy. No, przyszłość pokaże, na ile to wejdzie w życie i będzie obowiązywało w naszym porządku prawnym. Druga kwestia już na naszym krajowym podwórku to jest nowelizacja kodeksu pracy dotycząca wydłużenia urlopów wypoczynkowych do 31 dni wobec osób, które pracują na pełen etat. Tutaj trwają rozmowy partnerów społecznych, czyli związków zawodowych i strony rządzącej przedsiębiorców, bo tu jest dużo kontrowersji. Ma być wprowadzana na stałe też praca zdalna do naszego kodeksu pracy. Są planowane również regulacje dotyczące tak zwanej równości płciowej w pracy. To jeżeli chodzi o obowiązek równej płacy bez względu na płeć, rasę i orientację, jeżeli na przykład kobieta wykonująca te same zadania będzie zarabiała mniej od kolegi z pracy, no to może tutaj żądać od pracodawcy wyrównania. Bo trzeba zaznaczyć, że te plany, zmiany już są przedmiotem dyskusji od wielu miesięcy i zobaczymy, na ile one będą zrealizowane rzeczywiście przez ustawodawcę w zmianach kodeksu pracy, które faktycznie wejdą w życie.